Cześć, cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Miałam teraz taką krótką przerwę w sumie od nagrywania i żałuję, bo miałam najpierw, skończyłam chyba w czwartek, potem planowałam nagrywać w piątek, ale wiecie, jakoś tak zapomniałam zacząć, a szkoda, bo były fajne, fajny, był bardzo fajny weekend i żałuję, że nie nagrywałam, że po prostu nie wzięłam ze sobą kamery. Dzisiaj mamy już poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, zobaczymy, co będzie się działo, ale mam teraz w planach, słuchajcie, pochodzić trochę po sklepach i poprzeglądać właśnie te sukienki takie długie. Ja nigdy nie zwracałam uwagi na to w sklepach, na długie sukienki, to nigdy nie był mój styl, ale teraz mam, nie wiem czy już o tym wspominałam, bo na pewno mówiłam Wam, że szukam sukienki, ale mam teraz trzy okazje, czyli moje baby shower, właśnie sesję zdjęciową i wesele mam w czerwcu. Chciałabym na te trzy okazje kupić dwie sukienki, no jak trzeba będzie to trzy. Słucham? Tu jestem, kochanie. Czy jesteś sową czy skowronkiem? Sowa 57, skowronek 43. Ja zdecydowanie sową. Już? Dzień dobry, mój kruszyniaczku. Alanek jeszcze w sypialni sobie oglądał bajki, nie chciał jeszcze wstawać. Także tak, no na necie coś tam oglądam. Nic nie jest jeszcze dla mnie takie wow, 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 żeby mi się super spodobało. Ale to też tak naprawdę jeszcze nie wiem, czego chcę, tak na 100%, ale podejrzewam, że gdybym znalazła jakąś bombową sukienkę, no to bym wiedziała. Tylko że ja też nie wiem, jak ja wyglądam w tych danych sukienkach. Jeżeli chodzi o krótkie sukienki, to wiem, jak będę wyglądała w takiej czy w takiej, a o długich nie mam pojęcia. Chodzi mi tutaj o wykończenia. Najbardziej chciałabym taki dekolt w łódkę, a są, wiecie, są w taką kopertę, co wydaje mi się, że mogę w tym źle wyglądać. No przeróżne są jakieś tam i chciałabym pochodzić po sklepach, tylko nie wiem, czy już znajdę takie sukienki, bo chciałabym, żeby to były sukienki już takie wiosenno-letnie, w kolorach takich bardziej wiosennych, poprzymierzać, popatrzeć, może w ogóle w sklepie mi się cokolwiek spodoba. Także myślę, że dzisiaj i jutro będą to właśnie misje sukienki. Teraz w ogóle, która jest godzina? Za 29. No i słuchajcie, ale ciepło wszędzie. 18 stopni w Krakowie, także pozdrawiam Kraków. W ogóle tamtą dolną okolicę Polski, bo jest ciepło. U nas pokazują 13 stopni, ale właśnie taki widok jak teraz za oknem, czyli szaro, buro i deszcz, niestety. I wczoraj też tak było. Było całkiem ciepło, bo było 10 stopni, ale deszcz. W sobotę było ładnie, bo tak przebijało się słoneczko. I też było ciepło, bo było około 8 stopni. Byliśmy znowu w Mielnie sobie właśnie pochodzić, powdychać jodu. To tak już wiecie, tam sporo ludzi. Poprzednim razem, co Wam nagrywałam, jakieś takie krótkie Insta Stories, co była taka przepiękna sobota, chyba z 2 tygodnie temu to było, czy nawet 3. Z 12-13 stopni, nie było wiatru, także ludzi było jak w sezonie po prostu w Mielnie, bardzo, bardzo dużo, nawet nie było miejsc parkingowych, nie było gdzie zaparkować, było tak dużo ludzi. Dobra, jeszcze chwilę sobie posiedzimy, myślę, że tak około 9 zjemy śniadanie, bo tak na od razu obudzony żołądek, to ani ja, ani Alanek nie lubimy jeść. No i będziemy się później odzywać, co będziemy robić. Dzisiaj chyba nie będę jakiegoś też obiadu robiła, dlatego że wczoraj w ogóle byliśmy, no na weekend byliśmy u moich rodziców, mieliśmy takie rodzinne, bardzo rodzinne, w rodzinnym gronie spotkanie. Wczoraj sobie tam posiedzieliśmy ze wszystkimi, super. No i wiecie, jak to mama, wiadomo, nadawała mi jedzenia, żebym dzisiaj nie musiała nic robić. Nadawała mi też właśnie ciasto, także dzisiaj mam jak gdyby obiad z głowy. Także pozostaje mi tylko co? Siedzieć. Mieszkanie jest też jeszcze wysprzątane po weekendzie. Mam tylko mnóstwo prania do pozbierania. Dzisiaj taki właśnie będzie dzień chillowy. A później mam jeszcze coś o samoopalaczu. Muszę Wam coś jeszcze powiedzieć później. To do później.
pokażę Wam teraz ciasta. Tutaj jest ciasto ulubione mojego męża. I to jest ciasto, słuchajcie, z kaszą manną, herbatniki i kasza manna, jego się nawet nie piecze. Dawałam Alanowi. Ja osobiście nie jestem miłośnikiem ciast, od razu to powiem. Tutaj jest tak, taki kawałek kopca kreta, sernik i zapomniany już w sumie u nas taki po prostu murzynek, czyli tak zwany teraz brownie, wiecie o co chodzi. Wczoraj jadłam kawałek tego, dzisiaj chyba zjem właśnie ten serniczek po prostu, taki czarno-biały, bo mama robi dla mnie czarno-biały, bo wie, że ja taki wolę. Okej, i już jestem. Piję sobie kawkę, tak jak widzieliście, jem ciasto. Sernik wybrałam. I chciałam Wam pokazać bronzer, który teraz użyłam. Użyłam, to było takie, wiecie, wyszła taka potrzeba i użyłam. Kiedyś go już używałam, ale tak jakoś z innym samoopalaczem i nie mogłam przyjrzeć mu się, jak sam tak wygląda. I to jest ten mały, ja mam taką małą wersję, Saint-Tropez ten Express, czyli godzinna opalenizna. Dlatego, że w piątek wieczorem kompletnie nie chciało mi się, słuchajcie, smarować samoopalaczem. Byłam taka już zmęczona, no nie miałam kompletnie weny, chociaż trwa to chwilę, ale naprawdę autentycznie, słuchajcie, nie miałam w ogóle ochoty. Ale w sobotę rano, kiedy wstałam taka blada, mówię, no przecież masakra, źle się czuję. Wtedy przypomniałam sobie, że mam właśnie taki samoopalacz, który opala już godzinę. No i tutaj macie rozpisane, że właśnie po godzinie jest taka złocista opalenizna, po dwóch jest troszeczkę mocniejsza, a po trzech już jest w ogóle taka mocna. I powiem Wam szczerze, że nawet już po godzinie ta opalenizna jest bardzo ładna. Po trzech już jest w ogóle rewelacja i ona, on jest w ogóle taki całkiem ciemny. Jestem tutaj nim wysmarowana tylko w górę, dlatego że robiłam to, że tak powiem, na szybko, bo za jakiś czas wychodziliśmy. I ja go w sumie zostawiałam na dłużej, zostawiałam go aż do wieczora. Ale naprawdę po tej już godzinie, bo po godzinie zmywałam sobie tutaj przedramienia. To naprawdę super, także w takich właśnie sytuacjach, kiedy nawet budzicie się rano i wiecie, że będziecie mieli gdzieś wieczorem wyjście, to super sobie mieć taki w ogóle ekspresowy samoopalacz. Jak mi się ten skończy, to na pewno będę musiała sobie jakiś poszukać, jaki będę chciała mieć, taki też właśnie ekspresowy, bo wydaje mi się, że nawet po godzinie będzie już tak ładnie, zdrowo wyglądająca skóra, także super właśnie na plus. Właśnie o tym Wam chciałam opowiedzieć. Słuchajcie, wczoraj tak sobie w ogóle też siedziałam i zobaczyłam taki sklep. Wiecie, że ja sklepy ogólnie teraz wyprawkowe, no i dużo teraz też śledzę sklepów z tymi sukienkami ciążowymi, sesjowymi, już w ogóle mam bzika, już może bzika nie, już mam dosyć po prostu, już mi się nie chce tego wręcz oglądać. Zadałam Wam pytanie na Instagramie, żebyście poleciły. Opisały się jakieś tam Bonprix, w Chemie nic nie ma, na Zalando, ale to wszystko to w ogóle tam są takie ceny kompletnie nie dla mnie tych sukienek, no bez przesady, nie będę dawała 200 zł za taką kieckę na co dzień, bo dla mnie to ma być sukienka na co dzień. No także już w końcu, nie wiem, już mam taki mętlik w głowie. A nie chcę już mi się szukać, bo mam wrażenie, że byłam już wszędzie i nie chcę mi się tego szukać. Ale znalazłam też, bo już odbiegam, taki sklep wyprawkowy, tutaj w ogóle w Koszalinie. Poprzeglądałam, jeszcze mają taki nieduży asortyment, a ten asortyment się cały czas poszerza. Także bardzo możliwe, że zrobię w ogóle tam zamówienie i Wam coś pokażę. A drugą sprawą jest to, że przed chwilą byłam w toalecie i przyszedł tam Alan, ukradł mi papier toaletowy i rozwinął prawie całą rolkę tutaj po całym mieszkaniu. Teraz zabrał to do swojego pokoju i ma cały pokój w papierze toaletowym. Super zabawa. On jest teraz dalej na etapie wszystkich właśnie jakichś strasznych postaci. Właśnie mumia, duch, kościotrupy i tak dalej. I tak dalej. I właśnie wypatrzył sobie zabawkę. No, i nie daje po prostu, słuchajcie, żyć. Byliśmy tutaj w Koszalinie w takiej hurtowni zabawek w Misiu. No i tam sobie wypatrzył, byliśmy tam w ogóle po harmonijkę, bo miał okres też na instrumenty i chciał taką, wiecie, harmonijkę do grania. I wypatrzył sobie tam z Playmobil
taka właśnie piramida, tam są jakieś pająki, mumie, szkielety, no i po prostu zwariował. I słuchajcie, tam kosztowała ta zabawka 330 zł. Dużo, bardzo dużo. Ja zamówiłam ją na lecie za 250 będzie z przesyłką, no to 100 zaoszczędzona, bo normalnie 230 zł ta zabawka. No także tak, a po prostu nie dawał kompletnie żyć, cały czas gadał, gadał i gadał o tej właśnie zabawce. Także zobaczymy, przyjdzie na dniach i koniec. Na razie koniec z wszelkimi zabawkami. Hej, hej, słuchajcie, jest już w ogóle po godzinie 15. I powiem wam, że trochę tutaj sobie z Alankiem graliśmy, coś tam wymyślił hokeja. I był taki miąkliwy, bardzo mu o wszystko się denerwował. Przez to po prostu, że dzisiaj wstał trochę wcześniej, bo wstał przed 8. Ja wtedy, kiedy on jest taki mięczliwy, to biorę go do sypialni, szczególnie, że też mnie to męczy, jestem wtedy taka zmęczona. Biorę go do sypialni i po prostu tak sobie leżymy z 10-15 minut, żeby poleżeć. On oczywiście nie zawsze chce, ale ja biorę jakąś tam książkę, czytam mój, poczytałam mu, słuchajcie, bajeczki. I tak mówię, poczekaj jeszcze tylko chwilkę, mama poleży, bo tak mnie po tych bajkach przy mnie zaczął latać taki komar, tak mi się chciało spać. Ale wyobraź sobie, że Alan zasnął pierwszy ode mnie i zrobiliśmy sobie pół godzinki dla słoninki. Ja zrobiłam sobie pół godzinki, bo się obudziłam po pół godzince. A Alana dopiero teraz obudziłam, także Alan spał 40 minut. I oczywiście nie mogłam go dobudzić, słuchajcie, w sypialni. Tam jest jeszcze w ogóle u nas dzisiaj zaczęło padać. Czyli wiecie, jak to się fajnie śpi przy deszczu, za oknem, jak było słychać, jak ten deszcz uderza po prostu w okno, to odlot, jest szaro, buro i ponuro, to czyli ciemno, z tamtej strony jeszcze bardziej ciemno. I on nie mógł się obudzić, dopiero wzięłam go na rękach, przyniosłam go tutaj, włączyłam mu bajkę, żeby go tak delikatnie wybudzić, bo on tak to nie chciał się w ogóle obudzić, płakał i krzyczał na mnie, żebym go zostawiła w spokoju. No ale słuchajcie, już najwyższy czas bez... Teraz po 15 już 10, także już najwyższy czas, także zrobiliśmy sobie dzisiaj takie pół godzinki dla słoninki, tak absolutnie się nie spodziewałam, że on zaśnie. Jemu zazwyczaj wystarcza takie 15 minut takiego wyciszenia się, odpoczęcia, ale poleżenia w takim spokoju, takiej regeneracji. I mi też to wystarcza zazwyczaj, jeżeli jestem zmęczona, nawet czasami, jeżeli jestem śpiąca, to nie zasypiam, ale tak właśnie regeneruję się, tylko w taki sposób sobie odpoczywając, a tutaj zasnęliśmy i mały nie może sobie odnaleźć miejsca teraz, bo się na mnie oczywiście denerwuje, że go obudziłam. A dzisiaj też, tak jak wam mówiłam, chciałabym pojechać gdzieś po sklepach, popatrzeć te sukienki, no i po bardzo długiej przerwie, myślę, u mnie, jeżeli chodzi o takie chodzenie po sklepach, to ostatni raz w okresie Świąt Bożego Narodzenia byłam w galerii, tak żeby po prostu pochodzić, bo nie mówię, że tam nie zajeżdżałam do pojedynczych sklepów, tylko ja czy tam Adrian wychodziliśmy, bo nie miałam absolutnie na to ochoty. No tak dzisiaj będziemy właśnie tam jechać, zobaczymy, tak dawno tam nie byłam. Na pewno sporo się pozmieniało, nawet chyba wam o tym wspominałam, że u nas pozamykali te wszystkie sklepy, jakieś Berszki, Stradivariusy. Nawet nie widziałam jeszcze, czy coś jest w tych miejscach i tak dalej. Będę się później jeszcze z wami łączyła. Przyszłam tutaj, bo tam chłopaki tak głośno puszczają muzykę, że bardzo prawdopodobne, że wy też jeszcze będziecie mogli ją słyszeć. Jak widzicie, już gotowa, wyszykowana, jedziemy. Chciałabym wam tylko powiedzieć od kilku dni, co nakładam na usta. I powiem wam tak, zamawiałam to ostatnio, jak robiłam jakieś tam zamówienie na Kokicie i tak wiedziałam, że jest to nowość, bo na jakiejś promocji wrzuciłam. Myślałam, że to będzie bardziej takie złote. To jest srebrne. I na początku tego nie używałam, ale powiem wam, że teraz podoba mi się taki efekt, ja to nakładam bardzo mało. Tylko tutaj na górę ust i tutaj delikatnie na środek wklepuję i tak wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie, naturalnie i tak optycznie trochę uwypukla po prostu te usta. I może warto by było po prostu spróbować innych kolorów, ale to jest tylko właśnie Lip Topper Exist od Make Up Revolution. Musiałabym bardziej złotego po prostu spróbować. No, ja go nie używam jako topper, tylko właśnie tak, żeby nadać takiego blasku, błysku ustom, żeby pasowały do całej reszty, czyli do takiej właśnie rozświetlonej cery.
Hej, hej, słuchajcie, my jesteśmy już w domu. Ja przygotowałam dla siebie tutaj kolację, truskawki ze śmietaną. W telewizji już leci Emi jak miłość i słuchajcie, widziałyście, pokazałam wam, tylko w jednym sklepie coś takiego znalazłam i to od razu też mi się ta kurtka spodobała, to był Sinsay. Nigdzie. Ale co jeszcze dodatkowo zauważyłam, że bardzo modne teraz są te sukienki do połowy łydki, taka długość. No, nigdzie praktycznie nie było długich, tylko w większości sklepów były właśnie takie te do połowy łydki, które mi średnio się podobają, ale ta właśnie jedna w Sinsayu sukienka mi się spodobała i ta kurtka też, ale powiem szczerze, nie miałam tak też czasu, bo było dużo innych kolorów w ogóle tej kurtki, także na spokojnie sobie poprzymierzam, który kolor będzie dla mnie najbardziej uniwersalny i myślę, że sobie kupię chyba tą sukienkę. I tą kurteczkę na pewno, bo bardzo mi się spodobała, jeszcze tylko jakiś płaszczyk na wiosnę będę musiała sobie kupić. Także to tyle, żegnam się z wami na dzisiaj, do zobaczenia, do kolejnego już vloga. Pa, pa.